jesteśmy, że tak powiem, troszkę jakby na skraju tej poezji i a teraz miałem zmiany jakichś tam lotów, jakieś tam inne, ale to takie normalne, klasyczne, że tak powiem, rzeczy, że nie wszystkie wypieszne. Matko, nie zapytaliście się, jak on się nazywa? To jak? Tak, nie jest. W poniedziałek za tydzień ogłosimy całe, że tak powiem, wszystkie trzy. Proszę bardzo, oddaję. Tak, bardzo proszę, tam zacierzystwa do pani. Do panów, prawda? Tu, tak. Ale to tak. Zaraz. Nie szkodzi. Ale tu jest codziennie, on tu jest codziennie, a my nie. Ale za chwilę bardzo znanych twarzy. Dzisiaj organizatorem tego spotkania jest Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, którego wspierają wspaniała mecenas tańca, kultury tańca, ambasador Olsztyna i tańca, i pewnie tańca bym powtórzyła jeszcze 100 razy, pani Iwona Pawlowicz. Witamy. Witam serdecznie. Wyraziłam się dzisiaj tak, że spiritus mowę z całej tej afery jest również obecny tutaj Piotr Ostasz Ostaszewski, czyli organizator Bruk Festiwalu. Wspierają go również oczywiście Maciej Ryczak, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki, pan Marek Marcinkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i proszę państwa, wspaniałe twarze Bruk Festiwalu. Blady Chris, ręka Krzysio. Do góry, tak? Dzisiaj pomarańczowy, więc nie blady. Alan Anders, ten skromny młodzieniec, który witam kryje serdecznie. Się tutaj. Też znany, nieznany, zapraszamy tutaj. Jest z nami pan Adam Szlagowski. Dzień biega z kamerą, dokładnie tam. Tak, bo na co dzień też się zajmuje wideo i wszystkim, całą oprawą, całą sztuką wideo, co możecie zobaczyć się. I może jeszcze szybko dodam, wejdę w słowo, są z nami tu jeszcze cztery osoby, dosyć ważne. Jest z nami Kasia z Teatru Pryzmat, czyli można powiedzieć Teatru Pryzmat, który dołączył na tym ruchu. Są z nami DJ WR Kwadrat, czyli DJ-e z Olsztyna, wasi topowi DJ-e w Olsztynie. Oraz jest nasz kolega, który pracuje u Iwony jako instruktor tańca, który też będzie w tym roku uczestnikiem Bruk Festiwalu. Super, także wszystkie te osoby za chwilę będą z państwem rozmawiać, odpowiadać na pytania. Mam prośbę, żeby pan... Festiwal to... Tutaj mówimy, że to tak miło i fajnie. Tak naprawdę festiwal to jest ciężka praca. Pokazujemy młodym ludziom, o co tak naprawdę wchodzi w esencji jakiejkolwiek pasji, w esencji, co może być w ogóle sukcesem. To jest rezultatem tego, że jesteśmy siebie zadowoleni. To jest ciężka praca, konsekwentna ciężka praca. Jedno upunktowienie całego siebie na tak jakby swoim celu i marzeniu oraz to, że mamy naprawdę wspaniałe nauczyciele. Są to ludzie, którzy minimum 10 lat pracują, a tak naprawdę większość ćwiczy się w swojej pasji ponad 20 lat. A jak się 20 lat robi coś codziennie, to jest poziom mistrzowski. To jest już naprawdę totalnie wszechogarniający poziom. A ci ludzie cały czas są pokorni, nie są dumni, są cały czas fajnie, można z nimi sobie pogadać i spędzić fantastyczny czas. I dzięki temu potrafią udowodnić każdemu młodemu człowiekowi, że są w stanie osiągnąć tylko wszystko, co sobie zamarzą. Ale korzenie dobre olsztyńskie, gdzie przyzwyczaiły tancerzy tańca towarzyskiego właśnie do tej ciężkiej pracy, do tej pokory i nawet kiedy jest się mistrzem świata, to się dalej trenuje i jeszcze się dużo robi. Natomiast ja w ogóle kocham taniec. To jest moja pasja, nie tylko taniec towarzyski. Oczywiście, że Bruk póki co jest mi obcy w sensie mojego serca, ale ja chcę się tu bardzo dołączyć. O może tak, to ja chcę się tutaj dołączyć. Jak Bruk ponieważ, nas zamieszka, to już nie tak jest, obcy. Ponieważ chcę poznać inne formy taneczne, chcę być otwarta i jestem. To jest też to, że właśnie w mojej szkole pracują takie osoby jak Damian. To też świadczy o tym, że oczywiście ja jestem słabsza od Damiana, bo ja nie wiem tego, co on. Natomiast bardzo popieram młodzież, którą tańczy, szczególnie, że to ma wpływ też na to, że ta młodzież tańcząca nie ma już czasu na nic innego. Więc to jest bardzo fajne, że właśnie tak, jeżeli tą pasję w sobie odnajdują, praktycznie spędzają godziny na salach, na ćwiczeniach i to jest bardzo dobre no i w przyszłości. Także bardzo popierajmy
tańczymy, to niech Olsztyn tańczy. Będzie filar. Patrz, też dwa filary. Jeszcze nie, ale... Ja mogę tylko zapewnić, że z mojej strony no oddam wszystko, cały swój czas, żeby jak najlepsze momenty pokazywać właśnie w relacjach na żywo. Będę w najciekawszych miejscach, jeżeli będzie się działo coś, gdzie nikogo nie ma, to ja właśnie tam polecę i postaram. Z tobą, żeby dokładnie, żeby może... Nie trzeba być ze mną. Ja będę właśnie tam, gdzie nikt tak naprawdę nie musi być, ale będę pokazywał właśnie najlepsze momenty i Poznań. Nie, muszą tam być, żebyś miał co pokazywać. Czyli zapraszamy. Ja mówię o widzach. Ja będę wszędzie. Są z nami jeszcze różne osoby, tak jak przedstawialiśmy, które mogłyby coś powiedzieć na temat festiwalu. Jest jeszcze szef promocji, który będzie dbał o to, żeby festiwal był dobrze wypromowany. Jest pan Marek Marcinkowski, pod którego egidą jeszcze będzie się to działo. Są wszystko osoby, które będą odpowiadały na wasze pytania, a ponieważ goni nas pogoda, bo jak mamy Piotr Ostaszewski wyliczył, za jakieś pół godziny spadnie deszcz, więc chciałabym, żebyście, kochani, udzielali odpowiedzi naszym mediom. Jeśli macie teraz pytania, zadawajcie. Może jeszcze powiedzmy, gdzie i jak można się zapisać na warsztaty, bo to jest najważniejsze. To ja odpowiem może tak, bo mamy dwie rzeczy, na które można się zapisać. Tak. Pierwsza rzecz to są warsztaty w trzech kategoriach. To są warsztaty taneczne, beatboxowe, DJ-sko-producenckie. I na te warsztaty można się zapisać poprzez rejestrację jest na stronie www.brookfestival.pl. Wystarczy tam wejść, wypełnić formularz, przeczytać regulamin, dołączyć zgodę, jeżeli się nie pololetnim, to zgodę rodzica. I to jest jedna rejestracja. Druga rejestracja to jest rejestracja do zawodu Brook European Challenge w czterech kategoriach. Czyli to również znajduje ona się na stronie brookfestival.pl. To są zawody DJ European Challenge, Beatbox European Challenge, New Style European Challenge, Breakdance European Challenge.